Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Postanowiłem wpierniczyć swoje trzy grosze w debatę, która miała miejsce pomiędzy szczotkowskim a wilkoszem. Na maila właśnie dostałem zapytanie od fana, żeby się wypowiedzieć, wobec tego proszę bardzo, wypowiadam się. Przede wszystkim moi drodzy, przypomnijmy sobie faktyczny temat debaty. Czy Europa upada, bo skończyła się męskość? Musimy zacząć w ogóle od pytania, co rozumiemy przez upadek Europy. Upadek ekonomiczny, technologiczny, demograficzny. Opcji jest wiele, ale nasi milusińscy poszli właśnie w stronę demografii. Jeśli mówimy o technologii i kulturze, no to moi drodzy rozwiązania są proste. Zamiast zajmować się głupotami w większości, czyli badaniami socjologicznymi, zastanawianiem się, co by było, gdyby, to Europa musi zacząć inwestować w rozwój faktycznej nauki, czyli tej, która nie dostarczy nam wiedzy teoretycznej, ale technologię. Ponieważ w większości nauka opiera się na praktyce, czyli na technologii. Nie zrozumcie mnie źle, najpierw, żeby była technologia, to trzeba przekopać się przez tony teorii, zastanawiania się, obliczeń, eksperymentów itd., tak itd., tak ale nie socjologicznych. Socjologia według mnie w Europie jest nauką, która zbytnio jest kultywowana wszyscy się właśnie jarają obliczeniami, danymi, zakładaniami. Przez co inne dziedziny, takie jak na przykład fizyka, biotechnologia, czy nawet sektor high-tech jest totalnie zaniedbany. W tym momencie przełomowe, epokowe odkrycia dzieją się wszędzie, tylko nie w Europie. Amerykanie tworzą roboty, Chińczycy klonują, w międzyczasie tam robią różne nowe duperele, co by nam sprzedać jako telefony komórkowe, iPady itd. Tymczasem, co my mamy jako Europejczycy? Oj, lepsze, ale przecież Europa ma CERN! No spoko, i co dalej? Słyszeliście o jakimś instytucie badawczym postawionym niedawno w Europie? No właśnie. Dalej, kultura. Kultura, która jest problemem głównie dlatego, przynajmniej według mnie to jest moja opinia że jest nastawiona na zysk. I to z kolei jest już problemem globalnym, czyli innymi słowy, na przykład produkty, które mogłyby być lepsze, nie są nastawione na to, żeby opowiedzieć historię, żeby zainteresować, żeby na sam koniec właśnie przepleść morał? Tylko są albo takim właśnie samouwielbieniem, gdzie twórca dosłownie co chwilę z ekranu poucza ludzi, że wy musicie robić to i wy musicie robić tamto, a zachowanie takie i takie jest właściwe. Albo mamy kompletną masówkę, która właściwie skupia się tylko i wyłącznie na tym, że te pościgi, te wybuchy, wszędzie tutaj, mięso, lata, nie wspominając już nawet o architekturze i sztuce nowoczesnej, która właściwie skończyła się według mnie na art deco. I co my w tym momencie mamy? Mamy dobrych artystów, którzy tworzą dobry content, którzy tworzą. Całkiem fajne rzeczy, ale nie przebiją się do mainstreamu, ponieważ za mało liczba osób widzi ich pracę. Z kolei w mainstreamie jest grupa osób, która w ogóle się tam nie powinna znaleźć, ale ma ciotków po ciotków i dzięki temu dostała się, żeby tworzyć content na zasadzie narobiłem na stół i to jest sztuka. Jeśli chodzi natomiast o demografię, no to moi drodzy, tutaj to już jest wyższa szkoła jazdy, ponieważ musimy się zastanowić w ogóle nad tym, czy jest potrzebna męskość i to w sensie konserwatywnej koncepcji. To znaczy, jeśli mamy konserwatywny model, który jest taki, że kobieta wychowuje dzieci w domu, a mąż zarabia na utrzymanie, no to przyznacie rację, że ten model jest troszeczkę archaiczny, nieprawdaż? Ale dlaczego? Dlatego, że on jest stary i dlatego stary, bo nie jary? Nie. Dlatego, ponieważ, nie wiem czy zauważyliście, w międzyczasie stuknęło nam równouprawnienie. Kobiety i mężczyźni są równi. Zatem, czy według was role męskie i żeńskie mają sens w dzisiejszym społeczeństwie? No, nie za bardzo. W niektórych momentach rzeczywiście przyznają, niektóre zawody cechują się większością kobiet, a niektóre zawody cechują się większością mężczyzn, no bo druga płeć by sobie średnio poradziła. Jednakże, jeśli chodzi o traktowanie, no to mamy właściwie jedną równą linię. I co my w tym momencie możemy zrobić? Według mojej opinii, powinien zostać stworzony model typowego, wzorowego obywatela nie mężczyzny, nie kobiety obywatela. Dajmy na to, że wzorowy obywatel to jest taki, który ma dziecko przynajmniej jedno wzorowy obywatel to jest taki, który żyje sobie spokojnie z sąsiadami. Który sprząta po swoim wsie, jest uczynny dla sąsiadów i tak dalej, i tak dalej. Wrzucamy do kotła wszystkie cechy, które chcielibyśmy, żeby każdy obywatel miał. Potem bierzemy ten kocioł, mieszamy, mieszamy, mieszamy i wychodzi nam konkretny model osoby, którą chcielibyśmy, żeby była większość obywateli. I co dalej? Ten model po prostu forsujemy, ale nie na zasadzie wciskania ludziom do gęby, tylko pokazywania, że typowy kowalski to zachowuje się tak, a typowy kowalski to robi to i to. Według mnie właśnie dlatego mamy problem z demografią, że takiego modelu nie ma. Bo dzisiaj nie mamy modeli normalnych, wzorowych obywateli, mamy tylko i wyłącznie ideały. Jaki ideał nam przedstawia na przykład TVP poprzez rodzinkę.pl? Albo na przykład TVN poprzez Na Wspólnej. Albo jakakolwiek inna stacja poprzez jakiekolwiek inne programy. No, przedstawia nam ideał. Jest sobie gościu, który praktycznie nie ma problemów. Przychodzi do domu, ma rodzinkę. W tej rodzince, jakimś tam największym problemem, to jest, że komuś coś zginęło. Nikt właściwie nie wie, co oni tam robią, że ta kasa leci, że ich stać na takie wypasione wnętrze, że ich stać na domek. Każda postać z każdego serialu krzyczy wręcz: Bo mnie wstać na wszystko. I to pozostawia takie uczucie co? Taki niezdobyty ideał odrzuca. Nikt ci nie powie, że chciałby być jak Karolak z rodzinki.pl. Tymczasem, i tutaj się znów odwołam do amerykańskiej kultury: każdy w Ameryka powie ci, że chciałby być jak Aobandi. I Polacy też zaczęli zauważać, że facet mimo tego, że właśnie dostaje od życia kopa cały czas, to jest gościem dosyć majątnym. Jest gościem, który ma stabilność finansową. Jest gościem, któremu względnie żyje się na lepszym standardzie niż w Polsce. I teraz wyobraźcie sobie, tworzymy taki realistyczny model typowego polskiego obywatela. Niezbyt cukierkowy, żeby nie było czegoś takiego, że jak tylko zobaczymy go, to mamy odruch wymiotny. Musimy go nieco skopać, żeby ludzie w ogóle czuli współczucie, czyli więź z nim związaną. No i poprzez tego obywatela wpajamy wartości, czyli innymi słowy, że facet ma rodzinę, ponieważ albo babka, ponieważ rodzina jest najważniejszą wartością, że faceta nie odrzuca technologia, ponieważ technologia to jest okno przyszłości, że dzieci, nawet jak mają inne zdanie, to mają asystować rodzicom, pomagać im mieć więź z rodzicem wspólną jakąś. Wrzucamy wszystko, co chcemy, żeby dane społeczeństwo miało i to realizujemy. Teraz na pewno powiecie lepszy, ale to jest przecież pranie mózgu. Moi drodzy, nie większe od tego, które na co dzień robią kapitaliści na przykład za pomocą reklam bądź ukrytego przekazu. Takie cukiereczki zasługują na własny osobny materiał? Ogólnie myślę, że problem reklamy zasługuje w ogóle na własną serię, ale jak to powiedział Druid z Serca Gór? to nie miejsce. zatem moi drodzy to jest tyle co dla was przygotowałem. tak wygląda moja recepta na poprawę demografii w Europie, model typowego obywatela. oczywiście różne zabezpieczenia socjalne to swoją drogą, ale my mówimy o ideologii. I myślę, że takie delikatne sugestie modelu człowieka, z którym lud będzie czuł sympatię i nić porozumienia, będą w stanie zrobić robotę. Ale wiecie co, ja jestem ciekaw także waszego zdania. Powiedzcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. Jak wy poradzilibyście sobie z problemami demograficznymi? Jak zwykle zapraszam do dyskusji i dziękuję moim patronom: Przemkowi, Anonimowej, Marcinowi, Gustawowi, Cezaremu, Einarowi, Marcinowi, Bartoszowi, Adamowi i Jakubowi. Jeśli byście chcieli dołączyć do tej dziesiątki wspaniałych, to link jest w opisie. Jeśli jednak chcielibyście coś mi napisać, ale tylko mi, no to macie także w opisie link do maila mojego. Możecie sobie napisać co chcecie. Ja postaram się w miarę szybko odpowiedzieć. A tymczasem, moi drodzy, no to zapraszam was jak zwykle w komentarze, ponieważ one, jak zwykle, były, są i będą wasze.